Zobaczmy, co w SBC powtarzalne razy 3 piki z Hero. Skład 8-3-8-5-8-6. Okej, okay. Co mamy jeszcze? Cruyff, Nicolò Barella, Marcel Desailly. 15 składów, 8-3 tempa. Profil ikony, styl gry, role. Okej, okay. Veron. Ulepszenie 85 plus znowu 84 plus 83 plus 82 razy 14. Podwójne ulepszenie. Za 475 tysięcy, którą otwieramy i nie wypada tu nawet karta specjalna. Jestem wkurzony. Co to jest? Co to leci? Czy to jest Dembele Inform? No nieźle. Dembele w Informie 3 z września. Zarąbista karta. W środku mamy pełno informów, pełno kart, Thunder, Inform znowu, wow. A zamiast paki będzie możliwość blika, nie, tylko FPki rozdaję dla widzów, dla subskrybentów, dzisiaj. No. Pajor? Ale gówno, Jezus Maria, ależ dramat. Co będzie w środku? Pik numer 1 nie ma totalnie nic. Pik numer 2 nie ma totalnie nic. Pik numer 3 też nic nie ma. Pik numer 4 też nic nie ma. I ostatni pik, coś jest? Sonic w informie. Bierzemy Sona w informie. Pewnie kosztuje jeszcze 300 tysięcy. Taki Son, tak jest. Bierzemy do klubu. Że na ślepo mam wybrać? King! O! Tak, jeszcze duża plama i Mascherano, nie? Siemanko widzowie, jak już dobrze wiecie, trwa od piątku Black Friday i przychodzę do was z bardzo fajną ofertą na FIFA Pońcy. Tańsze FIFA Pońcy, tańsze EAFC, tańsze gry, tańsze programy, dosłownie tańsze wszystko. Przechodzimy na stronę Instant Gaming i wszystko krok po kroku wam pokażę. No i widzowie, jesteśmy już na stronie Instant Gaming, gdzie pokazuje nam się wielki baner Black Friday od 29 listopada do 2 grudnia, więc macie ostatnią chwilę, żeby kliknąć sobie w baner, przejść w zakładkę. No po prostu Black Friday, można tutaj zgarnąć różne fajne gierki po bardzo fajnej cenie. Minecraft przeceniony o minus 57%, GTA dosłownie każda gierka, FIFA Pońcy minus 26%, ale to co nas najbardziej interesuje, no to oczywiście są karty podarunkowe na PlayStation, gdzie możecie taniej kupić FIFA Pońcy. Na przykład macie doładowanie za 100 przecenione o 18%. 18%, czyli na wasze konto wpływa 100 zł, a płacicie za to 80 zł. Na przykład wybieracie sobie kartę za 5 dyszek, no bo taka tutaj została i jest przeceniona na 42 zł. Wybieracie sobie kartę za 200 zł, płacicie za nią 170 i także 30 zł taniej, czyli za 12 tysięcy pońców oszczędzacie 60 zł. Bardzo fajna rzecz, klikacie sobie jeszcze raz Black Friday, dosłownie wszystko tutaj znajdziecie po bardzo fajnych cenach. Wszystkie linki macie w opisie oraz baner pod strumykami na czacie, więc korzystajcie, ostatni dzień Black Friday, a my przechodzimy do odcinka. Kolejny pick z Hero, zobaczmy co tutaj będzie, od razu zaczynamy plamą słabą, tu też słabą i tutaj też słabą niestety, ale to jest Cordoba i to jest na razie najlepszy traf, od razu ci wybieram tego Cordobę, żebyś go nie pominął, bardzo ci dziękuję Kasperku. Litmanen, ja pierdzielę. Ryken. I tu będzie duża lufa. Nie będzie dużej lufy. Howard. Oj, zimniutko, że Palmer wyleciał zimniutko. Kin. Okej, no da się pograć na pewno tym. Co tu jeszcze jest? Bombastor. I jako trzeci... Dimpsy. Bierz Kina. Podstawowa karta bohatera. Zobaczmy. Dawaj Ginole, no. Klikaj. O! W! Pierwszy pik W! Drugi, ale on to wolno robi, może to jest jakaś metoda. Ljungberg. I trzeci. Bierz z Roberta, ja nim cały czas gram, jest zarąbisty. Zarąbisty jest z Roberta. Nie widać nic, Marquez. I wywaliło. Albo i nie. 8-5 jakieś, kurw, coś tam widać. Kurde. Ale śniży. Śniży strasznie. I se pyka. No znowu z Roberto. O! No bierz za Roberto, coś za często wypada. Podkręcili go w tym piku. On zaraz będzie po 50k chodził, nie? Siema Olof, Meister, o! Kompany Vincent!
To jest W, to jest W. I kole... Tutaj już kibel, tutaj już gorzej. Dawaj, trzy z wielką plamą, co? Ale tu jest papi, no bierz kompanego 88. Aktywuj Windows, ale to nie mój Windows. O, kolor? Masza rano. Dawaj, duży, duży, duży. Mały, niestety. Rój, szkoruj koszta. Potrzebujemy czegoś wielkiego. Markizio, Markizio, Markizio. 87. Kolejny pyk, klekaj w to, bo duża plama leci. A nie, to crouch jest, to malutka plama leci. I kolejna mała plama. Aljaber, no, znakomity pik. Macmana, man? To moje marzenie, dobra, jak to gramy. Fortnite. O! Koler, ale ci Jedlin dało czeku bydlaka kolejnego. Dziękuję, Jedlin. No tak, jak masz zwykłego Rudigara, to tak. Smolarek, Polska górą i jest wielki boom! Koler. Po kontencie. Cahill? Kau? I Parkinson. Ależ dramacik, ależ tutaj jest dramacik. Mam Hero Shareplay, spoko Miłoszek, zaraz do ciebie wbiję, lecę po kolei. O! Jaki dramat, nie wiem, jest taka duża pałka i nic z tego nie wylatuje, nie? Co to? Takie... Ha. Sentino z pika, oczywiście, że był. O nie, no co jest z tymi pikami, no? Nie, no ale no lepsze piki były w sklepie, nie? Za 1 KFP chyba, nie? Bo były 8-8 plus, jeden z dwóch. I to był fajny pik z Hero. Tam co pika praktycznie była jakaś topowa karta. No raczej nikt nie jest taki głupiutki, żeby... Ooo, Tevez! Żeby przepalić słapa w SBC, nie? O! Paulo Futre! Ej, na razie najlepszy... Dobry pik, nie najlepszy. Może być najlepszy. No nie jest najlepszy, bo jest Guti. Oho! To jest ten sam pik? I teraz Futre! Niestety nie, Crouch. I Huard. Woler, Koler. Woler, Koler i Rashicka. Paczkę za 475 tysięcy. Marquez, Woler i Kiał. Dobra, bierzemy Wolera. Nic nie ma. Nic nie ma. I jest coś, mili. To jest niestety. Fnijmy. Halo, Wajran? Jak najbardziej. Na razie najlepszy Williams. I na ostatnim miejscu Forlan. Nie, ja mam nieraz tak, ja mam takie, to ADHD jest, nie wiem, jakiś zespół mam, bo ja nieraz tak siedzę i tak se nogą macham. I mi zawsze dziadek mi zawsze tak w kolano, mnie piąchą, tak jak u niego siedział i mówi tak o, nie huśtaj diabła, nie huśtaj diabła. Tak, to ten dziadek samo palca nie ssałem, tylko dotykałem. Berbatov, Bułgaria, Kanu. No i dobre, dobre, domowa. Nie no, bierz Berbatova. Bierz Berbatova. Jak będzie traf 500 kapel stopper. Drugi pik. Patrząc na ciebie, myślę, że ty masz każdy zespół. Nie, nie mam. Jestem zdrowy. O! Forlan posiadany, duplikat, okej. Okay. Beasley posiadany, duplikat. I Cole posiadany, duplikat. Brawo. Nie śmiej się, Filip, z niego, bo on wczoraj trafił dwie karty warte więcej niż ty trafisz przez całą grę. O! Masz rano? Nic. Nur i niestety trzy piki. Dzisiaj bez szczęścia u Kalka. No myślę, że i tak jest zadowolony, że po prostu mógł sobie zrobić te trzy piki, tak? Ej, ale nie pisz Michał do jakiegoś widza. Co ty mu napisałeś? Aha. Wiecie, w co chciałem zagrać? Znasz tu ktoś na Roblox? Z widzów? Ale pika mu dało. Same te, duże walkouty. Nie wiem czemu. Podobno to jest bardzo fajne, nie? Koszenie trawy w Robloxie. Jest? Muszę poznać jakąś dziewczynę w Robloxie. Grałem tam jakieś starsze kobiety. Oj, ona dobra jest. Grałem tam jakieś starsze kobiety w tego Robloxa? Za darmo jest Roblox, okej. Okay. Ricardo Carvalho? Kał? Lepszą kosiarkę. No nieźle, nie? Ole, ty jesteś ciekawa. Scott. Gomez! McManaman i Zidola! Fernando Morientes, niestety Fernando Morientes. Hazard. Ja pierdzielę dużo z tych kart do trafienia fajnych, nie? Ale Wajran. I trzeci pik? Guti. Pires W czy L? L. Aha, tu jeszcze jakaś kampania. 8-5, 8-5 i wielka bomba! Pope! O kurde, ona ciekawa jest.
Ja mieszkam w UK od 20 lat, jest ciulowo trochę, ale i tak łatwiej niż w Polsce. No pod względem zarobków pewnie tak, nie? Na pewno. Zobaczmy, ikona. Ha, ci już by dali tego kakę, no. Widziałem, co się stało Inter Fiorentina. Śmierdzi mi spalenizną. A, poczekaj, bo ja muszę kliknąć, nie? Poczekaj, bo muszę kliknąć. Czekaj, to jest teraz X, tak? Co? Co? Było coś dobrego, czy trolujecie? Nie ma Ginoli. Na to ty słapy raczej nie przejdą. Jak sobie teraz pomyślałem, ale na Winter? Jak najbardziej. Hemp, jeju! No idź z tą hemp, no! Idź z tą hemp! Już znam te karty na pamięć, nie? Ty, ale tu musi 100% musi być Thunder, co tu jest? Ale nie taki. Kurde, nie taki. To będzie jakaś paczka 8-8 plus i wtedy się dowiemy, czy faktycznie się opłaca, nie? To brać. Bombastor, Aljaber oraz Solskjaer. Pik oraz ikona. Wiesz, że jak nie wygram dzisiaj losowania, to jest to ustawione? Nie, nie jest ustawione, na gdzie? Z bilansu... Ej, każdy pisze, że dzisiaj mu się zepsuł bilans, nie? Ja mam bilans 8-2, boję się, że z 8-2 zrobi się jakieś 8-7 i dzisiaj to będzie najgorszy dzień. Bardzo się boję, nie, tego. Mogłem się was posłuchać i wczoraj skoczyć te Foot Champions, nie? I dzisiaj byśmy mieli spokój. SPO. Argentyna. Recalme. Maradona może. Szkoda, że Maradony nie ma w FIFA. Ja przebiłem się 3-3, trafiam pod rząd na 3 gości, co robią 13. Ale jestem niepowstrzymany, ja mam skład za 25 milionów. Jakieś totalnie ścierwo. Zobaczmy, co będzie w ostatnim. Randzi siema. Kordoba! Drugi? Ryken i w trzecim. To otwierać za 475, jak nie, to za 430. N! Niemcy, Müller! Müller 92 albo Klose. Mogę się nie skipować, bo to chyba Müller. O, to jeszcze lepiej. Paczka za 430 tysięcy. Powodzenia. Oby coś tutaj oddało dla widza. Proszę. Chyba się nie opłacało robić nic. Mhm. Rejton. Okej. Dodo. Opłacało się, nie? Bomba! Lizarazu. Drugi. Aha. Kto to? SPD. Nie, dobra, przesada. Gattuso? Najgorsza karta, jaką można było trafić tutaj. Wodzonka. Jutro ten Black Cyber Marian, jutro jest ten Cyber Monday. Myślicie, jak od 16 wyjdzie jakiś fajny SBC, to zrobimy live od 17. Tylko nie wiem, czy oni coś dadzą, no. Zrobimy wtedy 16-17, coś takiego, ale o Wajran. Zakończmy to dzisiaj. Niech jutro ten Black Czechu z Rondej wychodzi, bo... Ja nie wytrzymuję, nie. Bramkarz! Co to jest? Jurszyn! Ci oddało! Ja pierdolczy, kapelutek! Ale dało! Co to on ma za playstyle? Jakiś pięści piłka! O! Żyjemy w symulacji! Smolarek! Zna free! 300k na plusie! Dobrze. Mam nadzieję, że to wymienne. Dobra, jakieś tam drobniaki, zawsze jakieś tam drobniaki wpadają, tak? Z takiej gównianej paczki, zawsze jakiś drobniak wpadnie. Jakiego hero? Nie wiem czemu właśnie nie ma Błaszczykowskiego. Co to? Brolin! Ha! Wymienny! Co to jest? Z takich gówno paczek? O co tu chodzi? Są najgorsze paczki! Jak tylko da się otworzyć? O co tu chodzi?